Paweł Zeligman, dobry wieczór, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w 57. odcinku Organowego Kwadransa. Na początek chciałem Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za cały kontakt, za wszystkie opinie, za to, że jesteście, za te już chyba 500 albo i więcej odsłon wczorajszego odcinka, gdzie no, najbardziej, największym zainteresowaniem zawsze cieszą się te odcinki, gdzie jest trochę nowatorstwa, czyli odcinki, gdzie pokazuję nowe organy z różnych kościołów. Czy choćby ten wczorajszy odcinek właśnie, gdzie po prostu pokazałem organy jako instrument kameralny, jako instrument, który współtowarzyszy czy to wokalistce, czy saksofoniście, czy też triu jako jeden z współuczestniczących instrumentów w tym procesie kształtowania muzyki. Organy są orkiestrą również jako instrument, który może zagrać całą orkiestrę akompaniującą soliście. Szanowni, dziś kilka utworów na początek. Na początek wrócimy znowu do twórczości Gordona Younga. Grałem już sporo utworów tego kompozytora. Mam jeszcze kilka takich mniejszych jego preludiów. Dziś preludium na temat protestanckiej pieśni Vom Himmel Hoch. No, fajne opracowanie tej adwentowej, tego adwentowego chorału protestanckiego. Posłuchajmy. Teraz przed nami drugie preludium Gordona Younga, tym razem na temat pieśni Martin, pewnie jakaś anglosaska pieśń z połowy XIX wieku. Nie znam jej, ale opracowanie bardzo ładne, polecam. Thank you.
Szanowni, i na zakończenie dzisiejszego spotkania, jako że mamy dzisiaj dokładnie 120. rocznicę urodzin Jana Pawła II, zagram okolicznościową improwizację na dwa bardzo znane tematy. No, myślę, że dzisiejszy dzień uzasadnia użycie obu. Jeden temat bardziej kocham, lubię, drugiego tematu jakoś organicznie nie znoszę, ale w tym dniu pozwalam sobie go wykorzystać muzycznie. Jeżeli chociaż trochę radości komuś da ten drugi temat, czemu nie, choć ten jeden nas.
ten odcinek tak zakończyłem, może trochę nietypowo, improwizacją, w której może zbyt eklektycznie, ale już nie mnie to oceniać, połączyłem motyw hymnu Christus Vincit, tej melodii oczywiście XIX-wiecznej, nie tej gregoriańskiej, z pewną znaną piosenką oazową, która sam nie wiem dlaczego kojarzy się z Janem Pawłem, a nie na przykład chorał gregoriański, który tak bardzo uwielbiał. Ale zostawmy już to. Życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy, a tak w ogóle jeszcze a propos papieża Polaka. Wybaczcie, to jest organowy kwadrans, ale taka jedna refleksja, która mi dzisiaj chodzi po głowie cały dzień. I żeby nie było, to jest również wyrzut sumienia w stosunku do mnie samego, jak najbardziej, w pierwszej kolejności. Tak bardzo mu klaskaliśmy, tak bardzo mu klaskaliśmy. A ile pozostało z jego słowa, z jego kultury życia, z jego nauczania tej kultury życia, świętości życia, bycia z Bogiem, bycia z Chrystusem. Ile z tego pozostało? Czy nie zrobiliśmy ze świętego Jana Pawła II jeszcze za życia ikony popkultury prawie że? Czy nie będzie i czy nie jest, nie daj Boże, tak, że została tylko ta barka i te kremówki na wspomnienie świętego, wielkiego świętego myśliciela Kościoła, który podczas samego pontyfikatu zapisał swoimi przemówieniami około 27 tysięcy stron, tak mniej więcej średnio 1000 stron rocznie. To jest również wyrzut sumienia do mnie samego, żeby więcej czytać jego przemówień, jego encyklik, jego kazań. I tą refleksją żegnam się z Wami, zapraszam na jutro na godzinę 21. Dobrej nocy.